Cześć. Jeżeli chcesz założyć konto SS Business Account, wystarczy w pasku przeglądarki wprowadzić stronę eba.asset.com. Następnie z prawej części strony widzimy sekcję Zaloguj się i przycisk Darmowa rejestracja, który klikamy. Następnie podajemy adres e-mail oraz hasło, który będzie potrzebny do zalogowania się do właśnie wspomnianego portalu. I następnie klikamy przycisk Kontynuuj. Podajemy swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. Następnie klikamy przycisk Kontynuuj. W kolejnym kroku wybieramy nazwę firmy oraz opcjonalne możemy oczywiście jak najbardziej pominąć. Następnie klikamy przycisk Kontynuuj. Akceptujemy warunki użytkowania oraz klikamy przycisk Zarejestruj. Widzimy informację, iż wiadomość weryfikacyjna została przesłana na wskazany adres mailowy. Następnie przechodzimy do skrzynki odbiorczej i takie konto właśnie aktywujemy. Po aktywacji wystarczy, jeszcze raz przejdziemy na stronę eba.asset.com, wprowadzimy swój adres mailowy, który podaliśmy podczas rejestracji i klikamy Zaloguj się. Po wprowadzeniu poprawnych danych jak najbardziej widzimy, że zalogowaliśmy się do portalu Asset Business Account i jesteśmy w stanie zarządzać swoimi licencjami. Jeżeli jesteśmy zainteresowani testowaniem rozwiązania Asset Protect Cloud, czyli konsoli zarządzającej Asset, która działa w środowisku chmurowym, wystarczy, że klikniemy przycisk Rozpocznij korzystanie z wersji próbnej. Następnie zapoznajemy się z warunkami użytkowania oraz je akceptujemy i klikamy przycisk Kontynuuj. Po załadowaniu się strony widzimy Aktywuj Asset Protect Cloud. Wybieramy w jakiej lokalizacji ma znajdować się nasza konsola chmurowa, czy będzie to lokalizacja Unii Europejskiej czy też Stanów Zjednoczonych. Akceptujemy warunki użytkowania i następnie klikamy przycisk Aktywuj. W tym momencie widzimy, że nasza konsola cloudowa jest konfigurowana. Może to potrwać oczywiście kilka minut. Możemy jak najbardziej zamknąć to okno. Jeżeli konsola cloudowa będzie gotowa, jak najbardziej otrzymamy taką informację drogą mailową.